Niedawno marted Kaczyński i bardzo dobrze się składa. Raz, że zasłużył, dwa, że się składa akurat z tematem naszego odcinka. A głównym tematem tego odcinka jest pytanie: czy postęp jest dobry? Bo z jednej strony, żyjemy w czasach kultu postępu, cenimy sobie nasz postęp technologiczny, ekonomiczny, intelektualny, naukowy, kulturowy, a równocześnie, wraz z tym postępem, mamy do czynienia z coraz większą ilością kryzysów, szczególnie indywidualnych, jednostkowych. Niepokojąco rosnąca liczba ludzi z depresją oraz innymi zaburzeniami, np. nerwicą, coraz częstsze poczucie wyobcowania. Nihilizmu, pustki egzystencjalnej, wielokrotnie wspominanego postmodernizmu oraz rosnącej nienawiści wobec systemu. Nieważne, czy mówimy o lewicy czy prawicy, każda strona jest przekonana, że system jest zły, a społeczeństwo dąży ku upadkowi. To wszystko zaczęło wychodzić na wierzch wraz z postępem, i teraz powinniśmy zadać sobie pytanie, czy to było zakamuflowane i zaczęło teraz wychodzić na wierzch, czy to może właśnie postęp. Doprowadził do tego stanu rzeczy. Na to pytanie odpowie bohater dzisiejszego odcinka, który zainspirował wielką rewolucję francuską, Kanta, komunistów, Hegla oraz wszystkich zwolenników powrotu do prymitywnego stylu życia. Ten bardzo kontrowersyjny i ważny pan, którego każdy zna przynajmniej ze słyszenia, to jest Jean-Jacques Rousseau, francuski filozof, który doznał tajemniczego objawienia i stwierdził, że źródłem całego nieszczęścia społeczeństwa jest. No, właśnie społeczeństwo i rozwój społeczeństwa. Przeciwnik postępu, oświecenia, rozumu. I ten antyoświeceniowiec żył właśnie w epoce oświecenia, gdy wszyscy wychwalali rozum i mówili, że właśnie idziemy w dobrym kierunku, że postęp jest super, że teraz właśnie się zaczyna najlepszy okres w historii ludzkiej cywilizacji. To on, jako nieliczny, stał w opozycji i mówił właśnie, że rozum jest B, że ważniejsze są uczucia, a system jest zły. Więc tymi poglądami zebrał sobie masę przeciwników, stracił wielu przyjaciół, tępił go Kościół, tępiły go państwa, tępili go wszyscy intelektualiści znaczni tego okresu. W dodatku, Jean-Jacques był niezrównoważony psychicznie, prawdopodobnie miał schizofrenię, psychozę, jakieś objawy depresji, z pewnością manię prześladowczą, więc nawet jego najbliżsi przyjaciele zaczęli stawać się pomału jego wrogami w jego oczach. A jego poglądy robiły się coraz bardziej skrajne i karykaturalne. Ale w tej właśnie jego chorobie psychicznej wielu ludzi dopatruje się właśnie jego sukcesu, bo tak wyalienowany i zniszczony przez społeczeństwo człowiek był w stanie najwyraźniej i jak najbardziej szczerze wyrazić problemy, jakie odczuwa jednostka w społeczeństwie, jakie instynkty i popędy nami rządzą i w czym społeczeństwo nam pomaga, a w czym nas niszczy. On, on to odczuwał wyraźniej niż inni. Koniec wstępu, czas przejść do jean jacquesa Rousseau. Często filozofia kojarzy nam się z rozmyślaniem w ciepłym fotelu, przy kominku. Starszy pan rozważa sobie, jaka jest natura Boga. Z pewnością do takich filozofów nie zalicza się Rousseau, którego biografia jest najprawdopodobniej najbardziej bogatą ze wszystkich filozofów w historii. Chłop wiele przeżył, Miał wiele szalnych historii, m.in. gdy zajmował się ekshibicjonizmem. Muzycy zaplanowali na niego zamach. Udawał kompozytora i się upokorzył przed całym tłumem. Miał szalone życie miłosne, oparte na femdomie. Mógł odebrać pensję od samego króla, ale stwierdził, że boi się przyjść, bo może mu się zachcieć odlać, więc nie poszedł. I właściwie, przypadkiem przez te swoje liczne historie, stał się filozofem. Po prostu go olśniło, napisał małą broszurkę, wysłał na konkurs filozoficzny, wygrał ten konkurs i stał się filozofem. No. Sam Russo mówił o tym, że jego filozofia jest wyrazem jego życia, jego własnych, osobistych przemyśleń. On nie stara się pretendować do tego, by być jakimś filozofem, który. Wyjaśnia cały świat. On bardziej chciał wyjaśnić, w jaki sposób on myśli, w jaki sposób on postrzega rzeczy, dlatego nieodłączna od filozofii Russo jest również biografia Russo. I ją pokrótce tutaj omówimy. No więc, Russo rodził się w Genewie, całe życie właściwie będzie mówił, że jest obywatelem Genewy. Jego matka umarła przy porodzie, co odbiło się mocno na psychice jego ojca. Jak sam Russo w swojej autobiografii zauważa, prawdopodobnie jego ojciec miał mieszane uczucia, patrząc na ruso, który bądź co bądź w jakiś sposób przyczynił się do śmierci jego żony. Ale i tak ta dziwna relacja długo nie trwała, ponieważ ojciec opuścił Russo i Russo wychowywał się bez ojca i bez matki. Ursz był bardzo grzecznym dzieckiem, pilnował się i słuchał swoich opiekunów, ale bardzo nienawidził przymusów, więc jak szukano dla niego jakiejś pracy albo żeby się wyuczył w zawodzie, to on był bardzo przeciwny, bo on wolał czytać książki albo chodzić po polu. Pewnego razu wraz z kolegami podpadł swojemu mistrzowi, który go wyuczał do zawodu. Dambodaj nie stawił się na zajęciach, jeśli dobrze pamiętam. I on stwierdził, że nie chce dostawać nagany, on już jest zmęczony tym wszystkim. I on sobie pójdzie w świat i będzie przeżywał przygody, będzie takim obierze światem. Bez pracy, bez wykształcenia w wieku 16 lat, Russo opuszcza Genewę i rusza sobie Sinodal w świat. I to wcale nie jest tak, że to był jakiś młodzieńczy wybryk, bo Russo będzie takie rzeczy powtarzał co chwila. Bardzo nieracjonalne, niezrównoważone, oparte głównie na uczuciach decyzje, to, to będzie właściwie cała jego biografia. Ciągle on będzie odwalał jakiś syf, porzucał pracę, bo nagle wpadnie mu do głowy jakiś pomysł i, i pójdzie w nieznane. Można powiedzieć, że to cud, że on przeżył. W trakcie swojej podróży właściwie nie wiedział co robić. Był głodny, więc wstąpił do jakiegoś księdza na obiad, a ten go poprowadził do pani de Warrens. Pani de Warrens zajmowała się nawracaniem ludzi na katolicyzm. To był jej zawód. Jean-Jacques był protestantem, ale w trakcie zmieniania wiary dostał na jakiś czas nocleg, dostawał jedzonko, na samym końcu to w ogóle dało mu Pieniążki, żeby tam sobie przeżył, więc był bardzo zmotywowany, by porzucić swoją rodzimą wiarę. Anegdotka jest taka, że wielu ludzi, którzy, których tam spotkał, to już byli dawno nawróceni katolicy ich po prostu sposobem na życie było cały czas nawracanie się na katolicyzm, żeby dostawać te pieniądze i te noclegi. Jak dostał te pieniądze. To próbował się odnaleźć w świecie na różne sposoby, znajdował różne prace i tych zajęć miał naprawdę dużo. Gdzieś oglądałem na YouTubie, jak ktoś zarzucał Ruso, że on nie pracował, czy tam pracował rok. Patrząc na autobiografię Ruso, wcale tak nie było. Dużo pracował jako służba, pracował jako sklepikarz, nauczyciel muzyki, pedagog, wychowawca. Muzyk, kompozytor, później już prawdziwy, a nie ten udawany. Oczywiście, jako pisarz i filozof, również był tam jakimś pomocnikiem w dyplomacji. No, można powiedzieć, że patrząc na historię filozofii, to było dużo, bardzo dużo filozofów, którzy mniej się napracowali od Russo, więc y, taki zarzut, że on był leniwy, nie, nie, nie wydaje mi się zasadny. Ale tak jak mówiłem, Russo miał te różne prace, jednak po czasie je zmieniał. Czasem mu się nudziły, czasem się na kogoś obraził, czasem podrywał nikogo. Nie tego, kogo trzeba, ale zawsze miał bezpieczną poduszkę taką przystań, która była właśnie ta pani De Lawrence, która nawróciła go na katolicyzm. Zawsze jak rzucił jakąś pracę, to stwierdzał, o, wrócę do pani De Lawrence i pani De Lawrence przyjmowała go do siebie do domu i dawała mu nocleg, i. I że była niewiele starsza, to jest 10 lat, to się w niej młody Russo szybko zakochał. Ona również odwzajemniła tę miłość. I Ruso zaczął ją nazywać swoją mamusią, czy też mamą, a ona go zaczęła nazywać swoim synusiem. No i niestety nie zainteresowałem się jakoś głęboko tematem, jak to było z relacjami seksualnymi w tamtym okresie, to jest w XVIII wieku. Ale, gdybyśmy mieli zmienić ten kanał w takiego małego pudelka, to z pewnością Russo byłby jako taki femdomiarz. I on się w swojej tej grubej autobiografii z pewnością nie kryje z tym. Już gdzieś na pierwszych stronach właśnie pisze, że, że jak był młodszy, to jego opiekunka. Zaczęła dawać mu klapsy za karę, a mu się to bardzo spodobało. I starał się specjalnie broić, żeby dostawać te klapsy, ale niestety musiał dawać po sobie jakiś znak, że mu się to bardzo podoba, ponieważ e, ta opiekunka zrezygnowała w końcu z klapsów i dała mu święty spokój. To bardzo dodaje autentyczności tej autobiografii, gdy autor zaczyna opisywać, jak bardzo chciałby klęczeć na kolanach i pejczyki, klapsy, bicie. Takie sprawy. Niestety okazało się, że Russo jest bardzo nieśmiały i nie miał jakichś za wielkich sukcesów na początku w podrywaniu różnych dam, więc stwierdził, że zajmie się czymś prostszym, mianowicie ekshibicjonizmem. Po prostu krył się w parku bodaj pod mostem, wyskakiwał w płaszczu, zdejmował całe nagi i oceniał, że te głupie dziewuchy to tam krzyczały na przykład i uciekały. No to to takie niezbyt mądre. E, te, które po prostu ignorowały, no to były najmądrzejsze. Ale te szczególnie głupie baby to były te, które go pogoniły. Wezwały pomocy i okazało się, że niedaleko był facet, rosły chłop i Ruso musiał uciekać. E, niestety nie udało mu się uciec, dopadł go ten wielki chłop i tamten zaczął błagać o to, żeby go puścił. I zaczął udawać, że jest y, upośledzonym księciem, czy upośledzonym lordem, już sobie nie przypomnę. I że to wszystko przez to, że on się wstydzi kobiet i błaga go, żeby go puścił, bo będzie mieć naprawdę duże kłopoty. O dziwo udało mu się, puszczono go. I tyle z dobrego z tej historii wynikło, że Russo powstrzymał się później od ekshibicjonizmu i nie powtarzał tych swoich wybryków. I to jest bardzo częsty motyw w ogóle w autobiografii Russo, że on często robi jakieś złe rzeczy, które dzisiaj ocenilibyśmy jako jednoznacznie złe, a on nie ma żadnej autorefleksji i w ogóle nie zauważa problemu. A nawet postacie często wokół niego zauważały, że, ej, chłopie, to robi coś złego, a on nawet z perspektywy czasu, bo on tę książkę pisze już właściwie. Prawie że pod koniec swojego życia to nigdzie nie zauważył, żeby coś złego zrobił. On cały czas się zachowuje jak takie dziecko, więc to na pewno jest kontrowersyjne. Niektórzy badacze mówią, że był właśnie niezrównoważony, inni mówią, że wszystko z nim było w porządku, po prostu taki miał charakter. No mi się wydaje, że rzeczywiście coś z głową tam nie działało tak, jak powinno, ale to niech każdy sam sobie oceni. Wróćmy jednak do pani De Warrens, czyli mamusi. Pani De Warrens jest najważniejszą postacią w życiu Russo. Wydaje mi się, że to bez cienia wątpliwości można powiedzieć. Pojawia się właściwie cały czas, ciągle o niej wspomina, ciągle mówi, że ciągle mówi o tym, jak był w niej zakochany. Nawet w swojej ostatniej książce, też autobiograficznej, wspomina o niej dużo częściej niż o własnej nieformalnej żonie. Pani De Lawrence jako że była zamożną kobietą, to bardzo zadbała o Russo i miała wpływy oraz fundusze, by to zrobić. Więc yy, kształciła go między innymi właśnie w muzyce. Dzięki niej mógł czytać różne książki, najął się właśnie na służbę, miała kontakty, by zapewnić mu pracę oraz go wykształcić. Oczywiście jej próby nie wychodziły w tamtym czasie, bo Russo był jakby zbyt oporny, by gdzieś być na stałe. Ale z pewnością, gdyby nie ona, Russo nie byłby ruso i może w ogóle świat by o nim nie usłyszał. Mimo, że dziś Russo znamy przede wszystkim jako filozofa, to w tamtym okresie był przede wszystkim muzykiem. Jakieś jego utwory powinny teraz lecieć w tle, jeśli nie, to puszczę za chwilę. Jego doświadczenie muzyczne ograniczało się właściwie do tego, co sobie tam śpiewał i grał z mamusią, ale z czasem stwierdził, że to jest fajne, więc zaczął udawać nauczyciela muzyki. E, uczył tam młode panny nieudolnie. Później już sobie nie przypomnę konkretnie tej anegdotki, ale udawał e, kompozytora. Nie potrafił rozczytać tych nut na pierwszy rzut oka, nie potrafił dyrgować. I ogólnie ludzie sobie robili z niego niezłe jaja i on tam bardzo, bardzo. Wstydził się tego, co zrobił. Jednak z czasem rzeczywiście złapał wprawę w tej muzyce. Miał jakiś nauczycieli muzyki, w końcu mógł się prezentować jako taki muzyk. Jednak cały czas skarżył się na problem z rozczytywaniem nut. Nie potrafił ich rozczytać na pierwszy rzut oka, tylko musiał je sobie na początku rozkodować, przeczytać wcześniej. Więc stwierdził, że problem nie leży w tym, że on nie potrafi rozczytać nut, tylko w samym zapisie nut. Więc chciał zmienić cały zapis nut na zapis numeryczny, żeby wszystko było cyferkami zapisane i w ten sposób wszystko będzie można szybko, łatwo rozczytać. Więc podjął się długiej pracy, żeby zmienić dotychczasowy zapis nut na zapis numeryczny. A akurat się pojawił u pani DeLorenc nowy adorator, który się bardzo nie spodobał, Russo. Równocześnie pani DeWoren zaczęły kończyć się pieniądze, więc uznał, że to jest super pora, by opuścić e, swoją mamusię i ruszył do Paryża. Russo pojawia się w Paryżu i przedstawia swój nowy system zapisu NUT, który zostaje odrzucony. Tam ludzie powiedzieli, że właściwie ten system został wymyślony wcześniej. Russo mówi, że wcale o tym nie wiedział, że jego system się różnił w paru kwestiach. Ktoś tam mu wytknął, że, że jest nieintuicyjne, więc projekt się nie udał. Ale przynajmniej zaczęto go od razu postrzegać jako intelektualista, jako pewnego człowieka z wyższych sfer, mimo że nim nie był, i zaczął się pojawiać na salonach. Rousseau miał duże szczęście, bo zaczął spotykać wybitnych filozofów, różnych myślicieli, i m.in. zawarł bliską przyjaźń e, z Diderotem osobą, którą wszyscy powinniśmy znać, który napisał wielką encyklopedię francuską, największe dzieło oświecenia. I na tej chwilę skończmy ten etap biograficzny i z, przejdźmy do jego filozofii, która tutaj zaczęła się właśnie kształtować. Na tym etapie Eruso doznaje tego tajemniczego olśnienia, czy raczej iluminacji Vincent, który mu w ogóle wpadnie na pomysł w swojej filozofii i która pokieruje całym jego życiem. A historia odkrycia tej filozofii przedstawia się mniej więcej tak. Russo sobie spacerował dzień jak co dzień, akurat w okolicy Vincens. Vincens? Vincennes? Nie wiem. I akurat przeczytał konkursowe pytanie Akademii, które brzmiało mniej więcej tak: Czy nauka i sztuka przyczyniła się do oczyszczenia, czy zepsucia obyczajów? I gdy Russo się zastanowił, by odpowiedzieć na to pytanie, to nagle dostał słynnego olśnienia. Doszedł do wniosku, że wszystkie nieszczęścia, jakie spotykał człowieka, wszelkie zło, wszelka deprawacja i degeneracja, jaka miała miejsce w historii, jest wynikiem funkcjonowania społeczeństwa, a nauka oraz sztuka wyłącznie utrwalają człowieka w tej degeneracji. To ośnienie trwało około kwadrans, jednak czerpać z niego będzie Ruso przez całe swoje życie, i gdy jego doznał, jak najszybciej starał się przelać te swoje myśli na papier, podjął się intensywnej pracy intelektualnej. Poddał się pewnemu rygorowi, żeby to wszystko zapisać, i odesłał to pytanie akademii. Jak sam wspomina w swojej autobiografii, to już w ogóle zdążył zapomnieć o tym pytaniu i o swojej odpowiedzi, aż tu nagle niespodziewanie przyszła dla niego nagroda, że zajął pierwsze miejsce i równocześnie przysługuje mu z tego powodu pewna pensja, która bardzo by mu się przydała, bo akurat był w ciężkiej sytuacji materialnej. Niedługo później będzie następne pytanie konkursowe akademii, które również zbuduje filozofię Russo i będzie to pytanie: jaka jest przyczyna nierówności? Wśród ludzi. Pytanie to jest nawet i dzisiaj bardzo kontrowersyjne. Czy jest w ogóle jakaś przyczyna i czy jest to naturalne? Rusow w charakterystyczny dla siebie sposób odpowiedział bardzo kontrowersyjnie i tym razem nie wygrał nagrody. Część badaczy sądzi, że została odrzucona z przyczyn politycznych. Ta praca była zbyt kontrowersyjna, antysystemowa, a monarchia czuła się zbyt zagrożona, żeby publikować takie prace i dawać im jeszcze pierwsze miejsce. No i to tajemnicze olśnienie. Russo o nim dużo nie wspomina. E, też ciężko ocenić, czy miał raczej charakter mistyczny, czy może po prostu tak to ubrał w słowa. E, opisywał właściwie to w taki sposób, jakby wpadł w jakiś amok. Jednak już w XVIII wieku niektórzy poddawali wątpliwości to, czy rzeczywiście takie oświecenie miało miejsce? Między innymi jego przyjaciel Diderot, który z czasem przez jego manię prześladowczą stanie się jego wrogiem, mówił o tym, że odpowiedź na pytanie Akademii Russo podrzucił właśnie on. Po prostu powiedział mu, by zajął jak najbardziej kontrowersyjne stanowisko. I tutaj w sumie możemy się posiłkować cytatem samego Diderota: brzmi on tak. Akademia zaproponowała następujący temat konkursu: Gdyby nauki były bardziej szkodliwe niż przydatne dla społeczeństwa. W tym czasie znajdowałem się w zamku Vincennes. Russo przyszedł mnie odwiedzić i przy okazji spytał o moją odpowiedź na to pytanie. Nie ma się nad czym zastanawiać, powiedziałem. Wybierz stanowisko, którego nikt nie będzie bronił. Masz rację, odpowiedział i tak też uczynił. Więc chciano Russo odebrać tę oryginalność. Ale jednak współcześni badacze, patrząc na to, jak bardzo poświęcił się do swojej filozofii, jak bardzo była zgodna z jego charakterem i jego biografią, to uważa się, że jednak rzeczywiście to była jego własna filozofia. Znowu weszliśmy w biografię, ale teraz już filozofia. Prawdopodobnie, jeśli ktoś słyszał o Russo, to zna go przede wszystkim z pojęcia szlachetnego dzikusa, e, tudzież dobrego dzikusa. Co to pojęcie właściwie znaczy? Pojęcie dzikus, które dzisiaj może nam się kojarzyć z niokrzesaniem lub jakimś barbarzyństwem, w tamtym czasie wcale nie miało dźwięku pejoratywnego, po prostu oznaczało człowieka żyjącego w dziczy, żyjącego w przyrodzie, w stanie zgodnym z naturą. Więc, więc Dzikus to jest po prostu człowiek naturalny. I wielu filozofów czy intelektualistów rozważało właśnie nad tym, jaki jest człowiek naturalny, jacy my jesteśmy naprawdę poza społeczeństwem. Dzisiaj, wraz z rozwojem nauk przyrodniczych, mamy pewną wiedzę na ten temat, jak, w jaki sposób mniej więcej funkcjonowali nasi przodkowie, ale, ale prawie 300 lat temu, no to oczywiście nie mieli pojęcia, w jaki sposób mogliśmy funkcjonować w naturze. No i pytanie o to, jaki właściwie jest Dzikus, jest pytaniem o to, jaka jest nasza prawdziwa natura, na pytanie, na które dzisiaj chyba mało staramy się odpowiedzieć, czyli czy z natury jesteśmy dobrzy, czy z natury jesteśmy źli, Ile w naszym zachowaniu jest tego, co uwarunkowała nasza kultura i społeczeństwo, a ile w naszym zachowaniu jest naszej prawdziwej natury, naszych prawdziwych predyspozycji? Czy gdyby nie społeczeństwo, to czy bylibyśmy na przykład dzikimi bestiami, które by walczyły między sobą i nie znałyby żadnej moralności ani litości? Czy może wręcz przeciwnie, człowiek dziki właśnie nie zna różnych degeneracji, jakie przyniosło ze sobą społeczeństwo i właśnie zachowuje się dużo lepiej? dużo bardziej po ludzku, tak jak zwierzęta na przykład nie krzywdzą siebie w obrębie swojego gatunku, tak niestety w tamtym czasie wszyscy intelektualiści oraz filozofowie musieli się opierać na spekulacji, jakimś gdybaniu, jaki to mógł być ten prawdziwy człowiek w naturze i jakoś tam metodologię przyjmowali. Jedną z najbardziej znanych postaci, jak chodzi o właśnie naturę człowieka, był przed Rousseau Thomas Hobbes. Thomas Hobbes przede wszystkim zajął się umową społeczną, czyli teorią w jaki sposób powstała władza, w jaki sposób uformowało się społeczeństwo. I oczywiście jak chodzi o formowanie się pierwszych społeczeństw, to duże znaczenie miało to, jaka jest ludzka natura. Jakie popędy i potrzeby za tym się kryły. Więc Thomas Hobbes stwierdził, że stan natury to jest Bellum omnium contra omnes, czyli wojna wszystkim przeciw wszystkim. Stan natury to chaos, to jest wieczna wojna, to jest walka o przetrwanie. Wszyscy właściwie ze sobą cały czas walczą. Wszędzie mamy w naturze do czynienia z okrucieństwem i bezwzględnością, przetrwanie jest najważniejsze. To Thomas Hobbes właśnie ukłuł to słynne powiedzenie, że człowiek człowiekowi wilkiem. A więc człowiek, według Hobbesa, jest z natury zły oraz brutalny. I rządzi nim oczywiście potrzeba przetrwania. Więc, według Hobbesa, ludzie po to, by przetrwać i ocalić samych siebie od tego okrucieństwa, uformowali społeczeństwo. Według Hobbesa wszyscy między sobą zawarli umowę społeczną, uzgodnili, że rezygnują z pewnej wolności, z pewnych możliwości, jakie mieli w stanie natury. Oddają władzę nad sobą suwerenowi, a w zamian za to zachowują pewne bezpieczeństwo. Według Hobbesa, wyjście ze stanu natury było dobre, bo człowiek w stanie natury jest wyłącznie brutalny i krwawy. Opanowanie tej naszej natury było właśnie czymś dobrym. I ta teoria ma też swoje konsekwencje polityczne, dlatego wielu później filozofów starało się zwalczać Hobsa jak się tylko da. Ponieważ z teorii Hobbesa wynika, że absolutna władza. I twarde prawo jest ludziom potrzebne, by prawidłowo funkcjonowali. W ten sposób Hobbes m.in. legalizował monarchię oraz monarchie absolutne. Władza jest od tego, by pilnować porządku. Bez władzy porządku nie będzie. Musimy się słuchać władzy, jeśli nie chcemy powrotu do okrucieństwa, brutalności itd. Jednak z czasem monarchia oraz religia zaczęła się robić coraz bardziej brutalna. Prześladowania religijne, prześladowania obywateli, koniec wolności słowa, rozrasta się dwory oraz coraz bardziej markotniejące niższe warstwy społeczne, więc zaczęły coraz częściej się formować różne systemy, które mówiły o tym, że wcale silna władza nie jest potrzebna, takie systemy demokratyczne oraz mówiące o tym, że człowiek z natury wcale nie jest taki zły i że nie jest potrzebna pałka nad jego głową, by prawidłowo funkcjonował. W opozycji do brutalnego oraz złego dzikusa Hopsa, zaczął coraz częściej się pojawiać szlachetny oraz dobry dzikus. A ten teorie, że człowiek w stanie natury jest dobry, zaczęły podsysać tylko coraz częściej przychodzące informacje o stylu życia np. Indian w Ameryce. Indianie w opracowaniach jawili się jako ludzie, którzy są zdolni do życia zgodnie z przyrodą, którzy są równocześnie niezdolni do kłamstwa oraz zdrady. Również Indianie posiadali wyższe wartości, którym są wierniejsi niż Europejczycy. Więc coraz częściej w literaturze zaczął się pojawiać szlachetny dzikus. W dodatku, szlachetny dzikus pełnił pewną funkcję idei regulatywnej, ponieważ z pomocą takiego hipotetycznego szlachetnego dzikusa łatwiej było wykazać, jakie degeneracje niesie ze sobą społeczeństwo oraz kultura, w jakiej żyjemy. W XVIII wieku zaczęły coraz częściej się pojawiać koncepcje, że wcale ten system europejski nie jest najdoskonalszy, a nawet a nawet, że jest gorszy i degenerujący. Jean-Jacques Russo nigdy nie użył pojęcia szlachetny dzikus, zostało mu ono przypisane, ale nie ma co do tego wątpliwości, że szlachetny dzikus najbardziej kojarzy się właśnie z Russo. Według Russo człowiek dziki był najszczęśliwszym człowiekiem w historii. Był najbardziej spokojny i najbardziej spełniony, a równocześnie był najbardziej autentyczny, najbardziej szczery wobec innych oraz wobec samego siebie. Pierwotny człowiek nie potrafił artykułować swoich myśli w języku. Czyli nie potrafił stworzyć różnych skomplikowanych konceptów, jakie mamy dzisiaj, czyli niewolnictwo, dominacja, religia, ofiary, poświęcenie się jakiejś ideologii. Jego umysł był na tyle prosty, że nie był w stanie wymyśleć takich rzeczy, a więc można powiedzieć, że szlachetny dzikus nie tyle był dobry, co nie był zdolny do wymyślenia zła. Nie mówiąc już o tym, że nie był w stanie rozróżnić, co jest dobre, a co jest złe, ponieważ nie posiadał tego szerokiego aparatu pojęć. A w związku z tym też jakiejś oceny moralnej. Ruso w swojej analizie człowieka skupia się przede wszystkim na tym, że kierujemy się w życiu uczuciami. Można powiedzieć, że kartezjańskie myślę, więc jestem zostało zastąpione u Ruso czuję, więc jestem. Ruso wielokrotnie podkreśla, że uczucia wyprzedzają myślenie. Więc człowiek pierwotny również kieruje się wyłącznie uczuciami. I te uczucia, popędy instynktne, jak to chcecie nazwać, są dwa. Jeden to jest miłość samego siebie, i mimo ciężkiej nazwy to nie jest wcale żaden egoizm, to jest po prostu dbanie o swój dobrobyt, to jest darzenie siebie pewną sympatią, dzięki której właściwie chcemy przetrwać. Ale nie jest to sympatia na tyle silna, przez którą byśmy na przykład przekładali nasze własne szczęście na szczęście innych. Drugim uczuciem jest litość, lub jakbyśmy to ujęli dzisiaj, yy, współczucie, współodczuwanie. Naturalne w człowieku jest to, że gdy dostrzega jakąś inną żyjącą istotę, to zaczyna się wczuwać w nią, współodczuwać. Zaczyna utożsamiać się z jej szczęściem, ale rusa skupia się przede wszystkim na tym, że potrafi się utożsamiać z jej bólem. Dlatego człowiek nie czerpie przyjemności z cudzego nieszczęścia, nie czerpie przyjemności z cierpienia. Jeśli człowiek widzi innego człowieka, który cierpi, to ten widok wywołuje w nim nieprzyjemne uczucia, bo on to również odczuwa. Dlatego stara się temu komuś pomóc lub użyć mu w cierpieniu. Dlatego z dzisiejszej perspektywy dzikusa ruso określilibyśmy jako dobrego, ponieważ kieruje się litością w swoim życiu. Nie czyni niepotrzebnego cierpienia. No więc z tego opisu wynika, że człowiek uruso w stanie natury był pełen miłości do samego siebie oraz innych, żył w spokoju. Nie męczył swojej głowy jakimiś ciężkimi dylematami filozoficznymi czy jakimiś koncepcjami. Jego jedynym celem było zaspokojenie podstawowych potrzeb, jak pożywienie, picie, spanie oraz rozmnażanie. I gdy te potrzeby zaspokoju, to był w pełni szczęśliwy, bo już wszystkie potrzeby miał zaspokojone. Nie miał tego niekończącego się głodu. Jak już zaspokoił podstawowe potrzeby, to już wszystko zaspokoił, już szczęśliwy. Więc stan natury według Ruso był perfekcyjnym stanem. No i niektórzy mogą powiedzieć, że to jest tylko taka spekulacja, ale Russo był w pełni świadomy tego, że to jest spekulacja. Żeby nikt nie myślał, że Russo na poważnie sądził, że tak wyglądał dzikus. Że tak wyglądał człowiek w stanie naturalnym. Russo podał koncepcję, jak mógł wyglądać człowiek w stanie naturalnym. To miało charakter takiego eksperymentu myślowego. Pewnej hipotezy, dzięki której będzie w stanie lepiej przedstawić swoją koncepcję. Ale to nie jest tak, że Russo naprawdę wierzył, że on przedstawił prawdziwego człowieka, i że byłby zaskoczony, gdyby dzisiaj mu powiedziano, że tak naprawdę było inaczej. To taka hipoteza robocza, teoria, idea regulatywna. To nie, to nie na poważnie. Warto to zapamiętać, bo niektórzy zapominają. No więc ci spełnieni egzystencjalnie ludzie jakoś niefortunnie się zdegenerowali do stanu, w jakim jesteśmy dzisiaj. A w jaki sposób do tego doszło? Doszło do tego w taki sposób, że zaczęliśmy łączyć się wspólnoty. To też warto podkreślić, że pierwotni ludzie Uruso byli samotnikami. Oni wszyscy żyli samotnie, spotykali się tylko, yy, by się rozmnażać. Później matka musiała odchować dzieci do jakiegoś tam wieku i zostawiała je również zaczyna żyć samotnie, wszyscy żyli samotnie. No więc ten hipotetyczny dzikus zaczyna żyć w społeczności. I, I co mu się narzuca? Przede wszystkim odkrywa coś takiego jak szacunek. Człowiek żyjąc w społeczeństwie zauważa, że różne są relacje między ludźmi. Dobrzy myśliwi są traktowani lepiej niż gorsi myśliwi. Ładniejsze kobiety czy lepiej ozdobione kobiety są traktowane lepiej niż te gorzej ozdobione lub gorzej wyglądające kobiety. Ten, kto tańczy lepiej przy ognisku, jest traktowany w lepszy sposób niż ci, którzy tańczą gorzej. Tamten gorzej śpiewa, tamten gorzej gra i tak dalej. Więc w społeczności zaczyna się ocenianie, porównywanie. I człowiek zaczyna uzmysłować sobie, że on również temu ocenianiu i porównywaniu podlega. On również jest oceniany i porównywany z resztą członków. A skoro zaczyna sobie uzmysłować, że jest oceniany, to zaczyna się zachowywać, ubierać i prezentować ogólnie w taki sposób, żeby przypodobać się reszcie społeczności. By zyskać korzyści w społeczności, musi się prezentować w sposób, jaki będzie dla niego korzystny. Zaczyna istnieć dla innych, a nie dla siebie. Zaczyna wyglądać i szkolić się w profesjach, jakich on sam nie uważa, że potrzebuje, ale których społeczność od niego wymaga lub które właśnie mogą przynieść mu szacunek. Powoli człowiek zaczyna gubić się w tym stanie rzeczy i przestaje rozróżniać, co przyjmuje ze względu na to, że społeczność tego od niego wymaga, a co przyjmuje ze względu na to, że on sam tego. Potrzebuje. Powoli jego potrzebę zaczyna ustawać się potrzebami społeczności, więc następuje jakaś alienacja. Jego tożsamość przestaje być zgodna z jego własną osobą. A ta spirala szaleństwa zaczyna się tylko nakręcać, ponieważ potrzeba uzyskania szacunku, pochwały, akceptacji zaczyna prowadzić do utrwalenia coraz bardziej kuriozalnych i abstrakcyjnych zwyczajów, przesądów, zachowań, etyki. W ten sposób właśnie zaczyna formować się kultura. Dlatego właśnie ludzie, którzy używają dzisiejszej terminologii są bardzo bliscy sobie genetycznie, biologicznie, mają tak różne podejścia, wartości, etykę i duchowość, ponieważ ich kultura oddaliła ich od ich prawdziwej natury. Tutaj, według Krusa odeszliśmy od naszego autentycznego, realnego sposobu bycia, do świata pozorów, do świata, w którym my sami oraz wartości, którymi żyjemy, są pozorne i są wyłącznie karmione przez nas oraz nasze środowisko. Z perspektywy egzystencjalnej czy też jednostkowej, miłość samego siebie, o której mówiliśmy wcześniej, czyli ta sympatia do samego siebie połączona z litością, przeobraża się w miłość własną. Miłość własna to jest u Ruso właśnie ta miłość egoistyczna. To jest miłość, która nie polega na naturalnym uczuciu, tylko na potrzebie budowania własnej osoby w taki sposób, by najlepiej się prezentowała w oczach innych. Zaczynamy zachowywać się w taki sposób, byśmy byli szanowani, jednak nie w taki sposób, w jaki chcielibyśmy się zachowywać. Eee, więc kolokwialnie mówiąc, udajemy. Zaczynamy mówić to, co chcą inni od nas usłyszeć, lub co może przynieść szacunek dla nas w ich oczach zaczynamy wyznawać te same wartości. Jeśli chcemy być szanowani, musimy podzielać również opinie innych, ponieważ wytworzone przez społeczeństwo pojęcie szacunku oraz godności zostanie stracone, jeśli nie będziemy akceptowani. Jeśli chcemy spełniać naszą pozorną potrzebę szacunku, musimy się wspinać po szczeblach kariery. A żeby się wspinać po szczeblach kariery, musimy jeszcze bardziej się dostosowywać i adaptować do potrzeb, jakie wymusza na nas społeczeństwo. Kompletnie bezużyteczna biżuteria, ekstrawagancka odzież, zegarki, peruki, pojazdy, garnitury i wszystkie inne ozdoby, większość tych rzeczy jest świadectwem naszego statusu społecznego i inwestujemy w nie wyłącznie ze względu na szacunek, jaki za nimi idzie, a nie ze względu na ich wartość użytkową. No mówiąc dużo bardziej prosto, ludzie, którzy kupują biały T-shirt z logiem firmy na środku, nie kupują tego ze względu na to, że im się bardzo spodobało to logo, lub że, że jakieś niebywałe materiały są tam użyte. Ludzie, którzy kupują zegarki za 1000 zł też yy, nie kupują ich ze względu na to, że bardzo potrzebują wiedzieć jaka jest godzina i potrzeby o poprawnego zegarka. Prawdopodobnie tani telefon w tej chwili już by spełnił tę te potrzebę. Też oczywiście człowiek sukcesu musi mieć super nowy samochód. I właściwie w większości z nas po szybkiej refleksji łatwo idzie dostrzec, że to nie są rzeczy, które nam są potrzebne. Nie idzie za nimi żadna wartość użytkowa. Ale mamy potrzeby ich posiadania, bo według Rousseau to nie jest potrzeba nasza. To jest potrzeba, jaką wymusza na nas społeczeństwo. Zauważmy, jak dużo czasu, siły i energii potrzeba, żeby... Zdobyć te wyłącznie estetyczne dobra, a mimo to wszyscy to robimy. No i tutaj można by było wsadzić jeden z popularniejszych cytatów Rousseau, chociaż, e, chociaż ten cytat podsumowuje właściwie cały jego system, a nie wyłącznie ten fragment. A brzmi on: Człowiek urodził się wolny, a wszędzie jest w okowach". Czyli człowiek naturalny był w pełni zaspokojony, był, był równy, ma potencjał i możliwości do czynienia wszystkiego, a mimo to na każdej płaszczyźnie na płaszczyźnie politycznej, społecznej czy nawet własnej tożsamości, potrzeb egzystencjalnych jest właściwie podporządkowany, za zaadaptowany. Jak ten trybik w maszynie, jak ten numer w indeksie. Ale na tym problemy się nie kończą. Również jest jeden problem, czyli problem własnej tożsamości. To, o czym mówiliśmy wcześniej, przestajemy już powoli rozpoznawać swoje potrzeby, a potrzeby, jakie narzuca nam społeczność. Głos naszego sumienia, czy też głos współczucia, litości jest coraz bardziej cichy, ponieważ coraz, bardziej, ponieważ coraz głośniejsze robią się głosy naszego otoczenia, środowiska, różnych koncepcji, autorytetów, pewnych wartości. Tutaj jest kolejny mądry cytat Russo: czyli, Człowiek jest tam, gdzie go nie ma. Lub też, który może wcześniej wspomniałem, że żyjemy w oczach innych. Przestajemy być sobą, a zaczynamy być naszym stanowiskiem, naszą funkcją społeczną szlachcicem, królem, rzemieślnikiem. Zaczynamy utożsamiać się z tym, co przynosi nam szacunek, a przestajemy utożsamiać się z naszym autentycznym i niejako nieuchwytnym byciem tu i teraz. Zagłuszenie naszego naturalnego głosu prowadzi do braku poczucia spełnienia. Tracimy jakiś konkretny cel. Mamy ciągle niezaspokojoną potrzebę posiadania coraz więcej, ale nie posiadamy konkretnego przedmiotu, co my właściwie chcemy posiadać. Straciliśmy możliwość cieszenia się spokojem, bo zaadaptowaliśmy potrzebę bycia podziwianym. Ale kiedy ta potrzeba zostaje zaspokojona? Kiedy jest ten moment uczucia, że jesteśmy w pełni zaakceptowani, w pełni szanowani i że to już jest maks, więcej się nie da? Miłość własna, jaką wprowadziło w nas społeczeństwo, jest niezaspokojona i niemożliwa do zaspokojenia. Wobec tego musieliśmy stracić to poczucie bliskości, gdzie wszyscy są skupieni na własnym interesie, gdzie wszyscy cały czas kalkulują, rachunkują, w jaki sposób być coraz wyżej. W takim stanie rzeczy ciężko na autentyczną relację. No więc, z całej dotychczasowej wiedzy, jaką nabyliśmy, wniosek jest prosty. Społeczeństwo, tworzenie się wspólnot oraz rozwój tych wspólnot. Wcale nie jest wybawieniem, jak intuicyjnie sądzimy. One właśnie stanowią okowy, przez które jesteśmy nieszczęśliwi i które właśnie nas coraz bardziej poniżają. To właśnie społeczeństwo i jego rozwój wytworzyło władze, które stoją nad nami, wytworzyło różne metafizyki, różne idee, wartości, narody, pryncypia sztuki, nauki. Wszystko to, wszystko to, co uzależnia nas od świata pozorów, oraz równocześnie utrwala go i utrzymuje wraz z pozorną egzystencją człowieka oraz jego pozornymi potrzebami. Niemal wszyscy intelektualiści jego okresu sądzili, że istnieją w epoce świateł, że żyją w okresie wielkich idei, w czasach wyzwolenia, od przesądów, od zepsucia. Że w końcu mogą rozwinąć skrzydła i racjonalność pozwoli im osiągnąć upragnione szczęście. Ale Russo mówiąc o swojej epoce, zauważa, czy naprawdę, na przykład odrzucając koncepcję boga czy życia pośmiertnego, mimo tego, że może i racjonalną, to czy odrzucając ją rzeczywiście czynimy człowieka szczęśliwszym? Czy człowiekowi łatwiej się żyło, kiedy myślał, że spotka się z bliskimi po śmierci, czy jednak łatwiej mu się żyje, kiedy, kiedy myśli, że po drugiej stronie czeka go pustka? Czy łatwiej nam się żyło w czasach, gdy uważaliśmy, że wszystko jest pewne, czy w czasach, kiedy właśnie nauka, a szczególnie filozofia poddała wszystko wątpliwościom? No więc, gdy Russo wygłosił swoje poglądy, to podpadł właściwie całemu intelektualnemu świadkowi. Szczególnie za walczył z Wolterem ale też ze swoim przyjacielem Diderotem, ze swoim byłym przyjacielem Grimem, z naszym polskim królem Stanisławem Leszczyńskim. Wojował też oczywiście z kościołem. Rusa, by bardziej oddać się swoim poglądom i dać może jakiś przykład społeczeństwu, to przestał nosić się tak ozdobnie, powyciągał wszystkie ozdobne guziki ze swoich żakietów. Na pewien moment nawet zapuścił już zarost, też przeszedł na tańsze peruki. Wszystko to wymagało jakiejś odwagi, gdy żyło się w Paryżu i zadawało się z największą elitą Paryża. Bruso w tym czasie zajmuje się jeszcze muzyką oraz sztukami. Zaczął głosić wyższość muzyki włoskiej, przez co zirytował francuską elitę muzyczną i zaplanowali na niego śmiertelny zamach, gdy miał wychodzić z teatru. Okazało się, że, że o wszystkim była powiadomiona policja, i po cichu przypilnowano go do domu. Russo się dowiedział o całym zamachu dopiero po fakcie, po tym jak wyszedł z teatru, już wrócił bezpiecznie do domu. Z kolei jego sztuka zachwyciła króla Francji Ludwika XV i król go zaprosił, by osobiście wręczyć mu pensję w momencie, gdy klepał biedę wraz ze swoją żoną, o czym powiemy za chwilę. No i co w takiej sytuacji Russo zrobił? Ruso powiedział, że nie idzie, bo w sumie to nie będzie wiedział, co ma powiedzieć, i on tak się trochę wstydzi. A poza tym to on ma problemy z pęcherzem i mu się chce siku, a no nie będzie mógł, nie będzie mógł sobie pójść jak czeka na króla, więc będzie musiał trzymać. Więc lepiej nie. I nie poszedł. I, i, i to nie, nie jest nic z biografii, to jest z jego autobiografii. On sam to napisał, że on klepał biedę, że on dostał pensję od króla i że on nie pójdzie odebrać tej pensji, bo się wstydzi. No dziwna sytuacja. No i właśnie też w tym okresie znalazł żonę. E, nieformalną żonę, e, z którą miał piątkę dzieci. I Russo musiał się nieźle napocić, żeby te wszystkie dzieci wrzucić do sierocińca. Tak. E, Ruso wszystkie swoje dzieci oddał... To jest najpopularniejsza chyba anegdotka o Ruso, że Ruso wszystkie swoje dzieci oddał do sierocińca. Co do jednego. Jest to o tyle ciekawe, że jest to postać, która miała duży wkład w pedagogikę i napisała pracę o wychowywaniu dzieci. Ale tak, wszystkie oddał do sierocińca. Ponoć była taka maniera epoki, że dużo ludzi tak robiło w, tam, w tamtym czasie. Również Russo miał tam jakieś swoje wytłumaczenia, że on to w ogóle byłby słabym ojcem i że on im w ogóle to zrobił przysługę właściwie. No, taki dziwny, dziwny człowiek. Wszystkie oddał do sierocińca, żadnego już później nie spotkał. Przy pierwszym dziecku jeszcze zostawił taki znak, by je może kiedyś znaleźć i rozpoznać. Przereszcie już się nie patyczkował. I z tego, co wynika z jego autobiografii, to nawet próbował znaleźć e, jego pierwsze dziecko, ale tylko dlatego, że bał się, że jak umrze, to jego żona zostanie sama, więc... No, to są dobre momenty Russo i złe momenty Russo. To nie jest tak, że jest niedobry albo dobry. Charakterystyczne jest to u Russo, co doświadczyłem go czytając, że jest to bardzo wrażliwy człowiek. Jak widać, jest też bardzo otwarty. Ja oczywiście wyciągam najbardziej pikantne szczegóły, jednak ta cała jego biografia nie jest tylko jego, jakby zeznaniem, gdzie podaje wszystkie swoje zbrodnie i obrzydliwości. To bardzo otwarty człowiek. Wyraźnie bardzo uczuciowy i ciągle ma się takie mieszane uczucia, czytając tego autobiografię, bo z jednej strony jakoś jest naturalna potrzeba utożsamiania się z nim, i nawet łatwo to przychodzi, patrząc, jak on dużo szczegółów daje i w jaki sposób on rozumuje, a później nagle coś kompletnie odwala szczapy i jakby to wszystko nie jest zgodne z całą narracją jego autobiografii, ale później znowu wraca do normy. Więc czytanie Ruso to była taka droga obrażania się na niego i godzenia się z nim. I ostatecznie właśnie nie potrafię go porównać do niczego lepszego niż do dziecka, takiego wrażliwego stworzonka, który robi głupie rzeczy i złe i nie wie, że robi złe rzeczy, i trzeba mu po prostu wybaczyć. Oczywiście Ruso nie ma tej przewagi, że jest niewinny i nie wie, co robi. Ale na podstawie jego biografii nie jestem w stanie go po prostu ocenić jako jednoznacznie złego. No. On jest po prostu zagubiony. Dało się go zmienić. E, po wydaniu swoich rozpraw był zalewany polemikami, na które sumiennie odpowiadał, niektórym ostrze, niektórym mniej ostro. Jak już wspominałem, odpowiadał m.in. naszemu królowi polskiemu Stanisławowi Leszczyńskiemu. E, ta korespondencja jest zresztą w tych rozprawach Russo, jeśli macie to nasze polskie wydanie. I obaj panowie później się szanowali jako intelektualiści. Najczęstszy zarzut, jaki się powtarzał wobec Russo, to taki, że Russo chciałby, by ponownie ludzie chodzili na czworakach. Czyli, że Russo chciał jakby zniszczyć całe nasze to społeczeństwo, spalić książki, rozwalić maszyny i żebyśmy wszyscy znowu latali na Golasa po lesie. Co nie jest prawdą, i to też chcę, i na to też chcę zwrócić uwagę, to też jest ważne, bo to często jest. Źle interpretowane. Ruso, nie chciałbyśmy wrócić do stanu natury. A nawet mówił o tym, że nie da się wrócić do stanu natury. Już operujemy językiem, już jesteśmy w świecie wartości, już jest system, już to wszystko powstało, już o tym wszystkim wiemy. Nie da się cofnąć tego w taki sposób, by tego nie było, i nawet nie należy tego cofać. Między innymi szczęściem, jakie przyniosło nam społeczeństwo, jest to, że mamy teraz właśnie wartościowanie moralne, że jest dobro oraz zło. W stanie natury tego nie ma. Russo w swoich pierwszych rozprawach podkreśla bardzo, jak postęp jest zły, w następnych już mówi bardziej o tym, że trzeba dobrze pokierować. Tym postępem. Jego myśl ogólnie rzecz biorąc jest często sprzeczna, ale ona nie ma być systematyczna. Nie można, nie można. Raczej po prostu trudne jest usystematyzowanie myśli Russo. Musimy się pogodzić na pewne sprzeczności i na różne tezy w rozprawach, na inne w umowie społecznej, inne w Emilu dalej. Nie, Russo raczej się skupił na krytyce postępu, w jakim kierunku on idzie, że wcale nie jest taki dobry, jak nam się wszystkim wydaje, ale uważa, że to jest niestety krok, który poczyniliśmy, jest yy niemożliwy do uniknięcia, ale według niego istnieje szansa, nie konieczność, ale szansa, by poprawić nasz los i właściwie ukierunkować ten postęp, żeby był zgodny z naszą naturą i żebyśmy nie tłamsili naszych autentycznych instynktów. No więc w tej wielkiej zawierusze polemik przybył do Russo największy wieloryb ówczesnej elity intelektualnej, czyli Wolter. Wolter się cieszył wtedy bardzo dużym szacunkiem, on jest autorem m.in. powiastek filozoficznych albo takiego cytatu, który może ktoś słyszał Nie zgadzam się z tym, co mówisz, ale zawsze będę bronił twojego prawa, byś mógł to mówić lub różne wariacje tego zdania. No więc gdy Russo debiutował, to Wolter był już znanym myślicielem, zresztą Russo wraz z panią De DeLorens czytali sobie Woltera i Russo ponoć go wtedy cenił jako wybitnego intelektualistę. No, więc gdy Russo podesłał mu swoją rozprawę o nierówności, to Wolter odpisał mu: Dziękuję za nową książeczkę przeciwko gatunkowi ludzkiemu. Lub odpowiedział mu na jego pierwszą rozprawę w taki sposób: Naprawdę, czytając pana, mam ochotę chodzić na czterech łapach. No i w kontekście tej krytyki możemy przejść właściwie do następnego tematu, jaki narzuca nam Russo, czyli do. Tego przejścia ze stanu dzikusa do stanu społeczeństwa, tylko w jaki sposób ukształtowała się nierówność wśród ludzi i czemu właściwie społeczeństwo wpłynęło na nas negatywnie, bo póki co rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób alienuje społeczeństwo, jednak w jaki sposób ono też u nas utrwala te cechy negatywne. No więc czy w stanie natury istniała nierówność? Odpowiedź jest oczywista Nie, nie istniała nierówność Stan natury jest perfekcyjny Ruso pyta, na czym właściwie miałaby polegać ta nierówność Bo przecież każdy sobie rzepkę skrobie Nikt nikomu nie przeszkadza Nie ma żadnej społeczności Każdy zbiera owoce w swoim tempie Poluje w swoim tempie Nikt nikogo nie wykorzystuje, oprócz jakiejś nierówności fizycznej czy biologicznej, która nie wpływa na innych członków, bo przypominam, że ludzie na początku byli samotnikami, każdy sobie rzepkę skrobię, to nie, nie było nierówności. Nie mógł też istnieć żaden przymus, bo w jaki sposób miałby istnieć przymus, tak? Razem trzeba by było wyartykułować w ogóle taką myśl. Dzikus yy, musiałby pomyśleć o tym, że może kogoś zdominować i zmusić go do pracy, a to według Krusza już jest zbyt skomplikowany koncept wymagający właśnie użycia języka to w dodatku musiałby siedzieć, pilnować go cały czas, doglądać, żeby on pracował później związywać na noc w i tak cały czas go strzec, żeby pracował dla niego, to całe to pilnowanie bo on wykonywał robotę za ciebie jest bardziej męczące niż jakby się po prostu samemu skoczyło na drzewo i zerwało owoce i wystarczyłaby tylko chwila, by on się odwrócił a ten jego niewolnik już pobiegnie w las i tyle go widział, więc y, według Russo nie, nie mogła istnieć wtedy żadna forma przymusu, żadne niewolnictwo, żadna dominacja. Wszyscy ludzie byli wolni i wszyscy byli w pełni równi, oprócz nierówności fizycznej, która nie przekładała się jakby na, na jakość życia każdego z nich, y, każdego z ludzi. Że ten jest silniejszy, no to tak, no to ma łatwiej, ale ja sobie też dam radę i tak dalej. No w ten sposób rozumował. <laughs> Pierwszą tragedią człowieka, według Ruso, którą on określa jako przyczynę wszelkiego zła, jest powstanie własności prywatnej. To jest bardzo komunistyczne hasło, dlatego nie dziwi, że Ruso się inspirowali też komuniści. Z jakichś pobudek, z jakichś przyczyn, których nie da się oczywiście konkretnie określić, pewien człowiek ogłosił, że dany przedmiot czy też ziemia jest jego. I tak się wszystko zaczęło. Cytat samego Russo brzmi następująco. Ten kto pierwszy ogrodził jakiś teren i pomyślał, żeby powiedzieć, to jest moje, i znalazł prostych ludzi, którzy mu w to uwierzyli, był prawdziwym założycielem społeczeństwa obywatelskiego. Od ilu wojen, sporów i nędzy uchroniłby ludzkość człowiek, który niszcząc to ogrodzenie i zasypując fosek, krzyknąłby do swoich bliźnich, nie ważcie się słuchać tego oszusta. Jesteście zgubieni, jeśli zapomnicie, że owoce są dla was wszystkich, a ziemie nie należy do nikogo. Czemu powstanie własności prywatnej było tak złe według Russo? Ze względu na to, że właśnie we własności prywatnej dopatrywał się on początku swojej znienawidzonej nierówności. Przez różnice fizyczne, różnice w podziale pracy, różnice w znajomościach itd. Przez to wszystko zaczyna się utrwalać nierówność w majątkach członków społeczności. A za, to, a za tą nierównością zaczęła iść nierówność w uznaniu społecznym, w funkcjach pełnionych w społeczeństwie oraz wielu innych, które sami sobie możecie dodać. Mamy tutaj do czynienia z takim efektem świętego Mateusza, że kto ma więcej, ten ma coraz więcej, ci, co mało, mają coraz mniej. A to wszystko zaczęło utrwalać podział na słabego oraz silnego, na biednego oraz bogatego, na pana oraz niewolnika. A ludzie, którzy posiadają własność, zauważą, jaki chaos płynie z bezprawia, jak ich własność jest zagrożona i nieutrwalona. Więc, według Ruso, właśnie te najsilniejsze oraz najbardziej wpływowe jednostki wyjdą z inicjatywą powstania prawa oraz ogólnie państwowości, która zaprowadzi porządek i będzie, między innymi, chroniła właśnie własności. Wszyscy uważają, że prawo i porządek jest racjonalny, wobec tego go przyjmują, ale z czasem okazuje się, że struktura społeczna przede wszystkim sprzyja bogatym, ponieważ przede wszystkim bogaci jako posiadający największą ilość własności korzystają na tym, że broniona jest ich własność, oraz bogaci jako najbardziej wpływowe jednostki zaczynają przejmować rządy w tym państwie. Są najbardziej wpływowi i mają, naj... i mają największy wpływ na prawo. No więc według Russo, prawo oraz państwo będzie stanowiło narzędzie bogatych do ukonstytuowania, utrwalenia swojej własności oraz swojej władzy nad biedniejszą częścią społeczeństwa. Właściwie tutaj musiałbym sięgnąć do historii marksizmu, ale w marksizmie również jest dokładnie taka sama teza mówiąca o tym, że właśnie państwowość jest narzędziem klasy panującej do tłamszenia klasy niższych. Ale nie wiem, czy rzeczywiście Marx wziął tę tezę właśnie od Russo, czy może ona sięga gdzieś dalej. Ale na pewno rozprawa o nierówności ma bardzo komunistyczny charakter u Russo. Ale mimo tego, że Russo tak bardzo krytykuje własność prywatną, to nie był za tym, żeby znieść własność prywatną, nie był komunistą. Był za to za podatkiem progresywnym, żeby wyrównać jak najbardziej ekonomicznie ludzi. Jego teza brzmiała tak, że nikt nie powinien być na tyle bogaty, by móc. Kupić sobie człowieka i nikt nie powinien być na tyle biedny, aby móc zostać kupionym przez kogoś. No więc przez własność prywatną pojawiła się nierówność, a przez nierówność pojawiło się wszelkie złotego świata. Jak chodzi o wszystkie nauki, to tutaj Russo ma taki cytat, że nasze przywary były odpowiedzialne za powstanie nauk. Astronomia przez zabobon, retoryka przez ambicje, etyka przez pychę, przyrodnicze przez próżną ciekawość. Eee, więc Russo uważa, że cały nasz rozwój był podyktowany naszymi złymi cechami. <laughs> Wracając do biografii. Oprócz Woltera drugim największym wrogiem Ruso, jaki często się powtarza w jego życiorysie, jest jego teściowa. Jego teściowa dużo mu krwi napsuła, właściwie cały czas była obok niego, ciągle musiał utrzymywać tę swoją teściową. A równocześnie i tu ciężko ocenić, czy to mania prześladowcza, czy jednak rzeczywiście tak było, ale ciągle spiskowała przeciwko niemu, ciągle była przeciwko niemu, ciągle e, wymyślała na niego. W każdej możliwej chwili, kiedy mogła go zdradzić, to zdradzała go. E, <laughs> między innymi. Między innymi przedstawiała inne informacje jemu, później inne informacje jego przyjaciołom. Na jego oczach ich okłamywała, że jest jej źle, kiedy jej, jemu mówił, że jest jej dobrze. I Russo wraz z tą teściową i swoją żoną w końcu e, znaleźli tak zwaną samotnie. Pewna bogata pani zaoferowała mu mieszkanie z dala od ludzi, mniej więcej w dziczy, miał, do, miał doglądać tylko jej plonu, właściwie to było jego jedyne zadanie wtedy. I mimo że w końcu żył sobie w tej przyrodzie, to właśnie przez swoją teściową mówił, że mimo ciągłego jazgotu w dalszym ciągu czuje się samotny. No i ten moment, gdy opuścił Paryż i w końcu znalazł swoją samotnie, spełnił swoje marzenia o życiu z dala od ludzi na takiej mniej więcej wsi. Jest przynajmniej w jego autobiografii tym jednym z gorszych momentów, ponieważ w momencie, gdy on opuszcza Paryż, to zaczynają na jego temat pojawiać się różne plotki, różne nieprzychylne mu recenzje i żarty w jego stronę. Na przykład zarzucono mu, że wyruszył do tej samotni tylko po to, by popisać się swoimi poglądami, i tak naprawdę to on tam nie wytrzyma nawet dwóch tygodni, bo Paryż jest taki świetny. Później, jak okazuje się, że wytrzymał tam i to całkiem długo, i nieźle się bawi, to zarzucono mu, że on naprawdę tam musi cierpieć i się tylko zmusza, żeby po prostu bronić swoich poglądów, że to jest taki pozer. Ostatecznie, nawet jego ci bliscy przyjaciele, jakimi byli Diderot i Grimm, zarzucają mu, że on przetrzymuje tam swoją schorowaną teściową siłą, mimo że teściowa siedziała tam dobrowolnie, jak zeznaje Russo. Sam Russo mówi o tym, że najchętniej to by się jej stamtąd pozbył, ale ona chciała tam zostać. Więc przez te wszystkie plotki Russo wygląda jako wariat, pozer i niemoralny i zdecydowanie niemoralny człowiek. W dodatku jego przyjaciel, którego poznał wraz z Diderotem, czyli Grimm, pisze bardzo niekorzystną dla niego recenzję, co Russo postrzega jako atak na swoją osobę. Więc zaczyna... W korespondencji z Diderotem skarżyć się na Grima, ale tutaj kolejne zaskoczenie. Diderot zaczyna bronić Grima, więc tutaj e, zaczyna, się, zaczyna się etap, gdy w swoich przyjaciołach Russo zaczyna widzieć wrogów. Uważa, że Diderot i Grim zdradzili go, jest zdystansowany od nich. Nie ma kontroli nad plotkami, nie ma też możliwości bronienia się, nie przebywa już na salonach i to wszystko tylko rośnie i rośnie, a on może tylko spekulować co tam na jego temat mówią, więc nie dziw bierze, że właśnie na tym etapie zaczyna się ta mania prześladowcza Russo. W końcu Russo nie pozbył się też swoich starych nawyków bycia kobieciarzem, poznał pewną kobietę, która była również ożeniona i to z jego przyjacielem i zakochał się w niej, mimo tego, że już miał żonę. I zaczął wyznawać jej miłość. Jego miłość została odrzucona przez tę kobietę, która pozostała wierna swojemu mężowi, ale zaczęły już powstawać kolejne plotki na temat Ruso. Te zaczęły znowu rosnąć, i po pewnym czasie kobieta, która mu ofiarowała te samotnie, stwierdziła, że już go tam sobie nie życzy i żeby sobie poszedł w możliwie najszybszym terminie. No to Ruso, uniesiony dumą, E, kopnął w końcu swoją teściową. Powiedział, by wracała do siebie i więcej nie przebywała z nim i z jego żoną. I tak wnioskując z historii Rusa należało się jej. Mimo wszystko i tak jej obiecał, że będzie wspierał ją finansowo na dystans, więc naprawdę chłop był mega cierpliwy, a może to kwestia tamtych czasów. Zebrał wszystko i wyruszył w dalszą podróż i właściwie to długo nigdzie nie ostał na stałe. Po jakimś czasie spotyka filozofa, który bardzo często powraca na tym kanale, mianowicie Davida Huma. Huma, o którym był już jeden odcinek i którym również się pojawił jako bardzo ważna inspiracja filozofii Manuela Kanta. Ciekawostka jest taka, że właśnie dwóch głównych inspiratorów filozofii Kanta to jest właśnie Russo i David Hume, którzy się spotkali takie zrządzenie losu i ten Hume zaoferował mu schronienie w Anglii. Hume również walczył o to, żeby Russo dostawał pensję lub jakąś wypłatę od króla, żeby mógł tam sobie przetrwać, ale Russo odrzucał ją. A czemu ją odrzucał? Ponieważ jego mania prześladowcza wzięła górę i w końcu zaczął dopatrywać się w Hume jakiegoś spisku, ponieważ Hume miał dobre stosunki z encyklopedystami i z Diderotem, więc bez interesownej pomocy Davida Huma zaczął dopatrywać się jakiegoś podstępu. Warto zaznaczyć też, że ta mania prześladowcza wcale nie była taka bez sensu, ponieważ w tym czasie już Produkował następne swoje dwa dzieła, czyli Emila oraz umowę społeczną, przez którą groziła mu kara śmierci w paru krajach, więc rzeczywiście na tym etapie martwił się już o swoje życie. No to Russo odrzucił wszelką pomoc od Davida Huma, następnie go zwyzywał i stwierdził, że idzie dalej w świat. Ci panowie się bardzo między sobą pokłócili, więc Russo znowu poczuł się zdradzony i oszukany przez przyjaciela, i niestety tak będzie wyglądała cała jego dalsza biografia przez jego chorobę. Wszystkich potencjalnych przyjaciół i osoby nim zainteresowane odrzucał, bo szybko dopatrywał się w nich jakiegoś spisku, oszustwa, jakiejś, jakiejś, próby, jakiejś próby upokorzenia go. Albo wykorzystania go, co, co, bardzo co bardzo wyraźnie widać zresztą w jego biografii. Przykład, który wydał mi się najlepszy w tym wypadku, to było z e, przechadzek samotnego marzyciela, e, gdzie zadawał się z pewną kobietą, a ta kobieta stwierdziła, że Ruso jest tak sympatyczny, e, że wspomni o nim w swoim wstępie, albo bodaj przedmowie, już nie pamiętam. No to Russo stwierdził, że ona chciała go wykorzystać, a poza tym książka była w jego mniemaniu słaba i specjalnie chciała upokorzyć tym Russo, żeby ludzie myśleli, że to on chciał napisać pod innym nazwiskiem, jakoś tak to leciało, ale to było już tak przekombinowane. Że tylko właśnie chory człowiek już mógł w taki sposób rozumować. To była nieliczna kobieta, która odwiedzała go na starość, i on jej powiedział, by więcej do niego nie przychodziła w ostrych słowach. No i niestety ta jego właśnie choroba czy zaburzenie doprowadziło do sytuacji, że zadawał się wyłącznie ze swoją żoną i całe życie spędził w samotności, końcówkę swojego życia. No to też się zresztą skarży w swoich autobiografiach, że jest samotny, że został opuszczony, że bardzo ceni sobie przyjaciół i patrząc na to, jak przez całą książkę jest wrażliwy, czuły i ceni sobie właśnie znajomości, to widać, że musiało to nim mocno wstrząsnąć. Więc jeśli ktoś uważa, że Ruso swoim życiem zasłużył na jakąś karę ze względu na te wszystkie występki, jakie wcześniej wspomnieliśmy. To z pewnością to była ona. Na własne życzenie stracić to, na czym najbardziej nam zależy. Jeśli natomiast komuś szkoda Jean-Jacques'a Rousseau, no to jest takie pocieszenie, że w miarę sobie dał radę w tym ostatnim etapie życia. Trochę się polubił z samotnością i odkrył swoją nową pasję, którą była botanika. W swojej ostatniej autobiografii, której nie dokończył zresztą, ona kończy się w trakcie. Nigdy nie została ukończona. Bardzo dużo czasu poświęca na swoją nową pasję botaniczną. Opisuje, jak to wszędzie chodzi z klaserem jak sobie ogląda różne ziółka, kwiatki, drzewka patrzy, w jaki sposób one tam sobie rosną. Był przekonany, że wszyscy ci jego wrogowie już go upokorzyli że jego praca zostanie zapomniana, wymazana z historii. Że wszyscy będą się śmiali z niego w historii, po wsze czasy to mimo wszystko się poświęcił oglądaniu trawy i znalazł w tym jakąś przyjemność. No to, 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 to taki satysfakcjonujący motyw. Russo umiera w połowie pisania tej autobiografii ciekawostka jest taka, że zostanie pogrzebany obok swojego największego przeciwnika intelektualnego, czyli właśnie Woltera. Obaj panowie i Wolter i szczególnie Jean-Jacques Rousseau będą się cieszyli wielkim szacunkiem w trakcie wielkiej rewolucji francuskiej. I zostały nam dwie ostatnie prace, jak chodzi o filozofię Rousseau. Jednak w tym temacie nie chcę się rozwijać ze względu na to, że nie była to interesująca mnie tematyka i nie jestem przekonany, że jestem w stanie to wszystko przedstawić najwłaściwie. Jest dużo materiału, na ten temat. Pierwsza jest oczywiście umowa społeczna, czyli odpowiedź na filozofię Hobsa, no więc w niej wyrusło zastanawia się, w jaki sposób powstały pierwsze społeczeństwa. Jednak to znowu tak samo jak w wypadku szlachetnego dzikusa, nie jest praca, która jest historyczna, która ma nam tłumaczyć jak rzeczywiście się to odbyło, tylko jest to praca, która mówi w jaki sposób powinno się to odbyć. Ludzie według Russo powinni właśnie połączyć się w społeczność i wspólnie ustalić, uzgodnić jakieś prawa, tylko nie jak u Hobbsa, że władzę przejmuje suweren, tylko właśnie demokratycznie budować ten system. Russo wprowadza tutaj termin, który ma charakter niemalże mistyczny, woli powszechnej, czyli, czyli woli, która skupia się na interesie wszystkich, a nie wyłącznie na interesie konkretnej grupy czy konkretnej jednostki. Według Russo wszyscy ludzie powinni się właśnie poświęcić tej woli powszechnej, czyli nie zważam na to, jaki jest mój interes, tylko zważam na to, jaki jest interes wszystkich. Nie skupiam się na tym, że jestem robotnikiem i chcę zmieniać prawo w taki sposób, by było najkorzystniejsze dla robotników, albo że jestem przedsiębiorcą i chcę, żeby prawo było najkorzystniejsze dla przedsiębiorców, tylko istnieje pewna nieokreślona wola powszechna, czyli interes wspólny, interes nas wszystkich i wszyscy powinniśmy Działać w taki sposób, by być zgodnymi właśnie z tą wolą powszechną. Jest to o tyle ciekawe, że decyzja demokratyczna, na którą zgadzają się niemal wszyscy, albo powiedzmy wszyscy, wcale nie musi być zgodna z wolą powszechną, ponieważ wszyscy mogą podjąć decyzję niekorzystną dla wszystkich. Nie wiem, czy to jest właściwe, ale można by było się powołać na dylemat więźnia, gdzie obie osoby podejmują decyzję, która jest najmniej dla nich korzystna. Oczywiście oczywiście w złym wariancie. I obie osoby myślą, że podejmują najbardziej korzystną dla siebie decyzję, a w ten sposób właśnie podejmują najgorszą. Powinny decydować w taki sposób, by była korzystna dla ich obu. Najważniejsze dla Russo jest wolność. Zresztą podejściem Rusa do wolności będzie się inspirował Immanuel Kant. Między innymi Rusa powiedział właśnie o tym, że jest potrzebna wolność, by była możliwa ocena moralna. Jeśli człowiek nie jest wolny, to nie możemy go ocenić moralnie, ponieważ nie miał, bo nie miał wpływu na to, jaki czyn zrobi. Jeśli nie miał na to wpływu, nie możemy powiedzieć, że zrobił dobrze lub źle, bo nie miał na to wpływu. Musimy zagwarantować człowiekowi wolność, by móc go ocenić moralnie. I również według Russo, jeśli ludzie narzucają dobrowolnie na siebie pewne prawa, czyli na przykład nie można kraść, nie można zabijać i tak dalej, jeśli sami sobie narzucili te prawa i będą zgodnie z nimi działali, to są w pełni wolni. To nie jest ograniczenie, to jest właśnie wolność, że ja działam zgodnie z prawami, które sam sobie narzuciłem. Drugą pracą Russo, której nie ocenię ze względu na to, że kosztuje majątek, i raczej nie starczyłoby mi czasu, by opracować jest Emil, czyli o wychowaniu, czyli ta praca, która była poświęcona pedagogice. W ogólnym zarysie, z tego co rozumiem, praca skupia się na tym, by zmienić podejście do wychowania młodzieży. Najważniejszym wątkiem, jaki teraz powinniśmy docenić, jest to, że Ruso nie postrzegał dziecka jako taką czystą kartę, tabula rasa. Jeśli dziecko się zmusi, to zostanie każdym, zostanie naukowcem, prawnikiem, e, duchownym, jeśli po prostu odpowiednio dużo się go będzie bić. E, tylko właśnie zwrócić uwagę na to, jakie predyspozycje, jakie talenty wykazuje dziecko i właśnie w tym kierunku je rozwijać. Skłaniał też oczywiście do tego, by w końcu wychodzić z tych sal i bardziej uczyć się w przyrodzie, żeby można było bardziej doświadczać, rozwijać Wyobraźnie. I przede wszystkim nie uczyć dziecka, co jest dobre, tylko bronić go od złego. Czyli w momencie, gdy wychowuje dziecko, nie powinienem, jak ksiądz Ambony, tłumaczyć mu, co ma robić, czego nie ma robić. Co jest dobre, co jest złe, kim ma być, w jaki sposób ma myśleć, tylko właśnie dać mu jakąś swobodę, żeby samodzielnie, zgodnie ze swoim, jakie ja to słowo użyć tokiem rozwoju, mogło uczyć się świata. A ja jako wychowawca Powinienem przede wszystkim starać się bronić je, by nie zrobiło sobie krzywdy lub by nie dochodziło do groźnych dla niego wniosków. Najważniejsze, na co powinno kłaść się nacisk w szkołach, to jest cnota i by posiadało motywację, by wybierać zawsze, co jest dobre, a nie to, co jest złe. To właśnie definiuje dobrego obywatela i dobrego człowieka, że wybiera dobro, a nie to, czy umie łacinę, czy nie umie. No więc zbliżamy się do końca omawiania tego wybitnego myśliciela, jak wszyscy wybitni myśliciele są. E, więc teraz ja szybko omówię tutaj lektury, polecajki jakieś, co polecam, czego nie polecam. I od razu zacznę od tego, co mega polecam. Po pierwsze, wyznania. Spotkałem się z opinią parę razy, nie wiem czy to było w książkach, czy w internecie, że wyznania to jest praca ciężka, ale wcale nie, po prostu jest długa. I e, była genialna. Mały błąd techniczny się wkradł. Ja szybko jeszcze tylko skończę właśnie te polecajki. Przechadzki samotnego marzyciela obok wyznań. Moim zdaniem, dwie najlepsze lektury, jak chodzi o Russo, są po prostu najprzyjemniejsze. Jak chodzi o resztę prac, to jest mianowicie rozprawy, czyli te odpowiedzi konkursowe, tam są rozprawy właśnie o nierówności oraz nauce i sztuce. Jest tam jeszcze ekonomia polityczna oraz korespondencja ze Stanisławem Leszczyńskim, o czym mówiłem wcześniej. Nie wydaje mi się, żeby ona była jakoś szczególnie taka mięsista. Język poetycki bardzo mi nie podszedł. Ja w filozofii jednak wolę jakieś treściwie, ściśle. Dużo przyjemniej czytało mi się takiego kanta, którego łatwo mi usystematyzować sobie w głowie, niż takiego Russo, który cały czas mówi w takim językiem ala poetyckim, że nad czym się żali, nad czym się chwali, i ciągle jakby brakuje mi takiego, takiej twardej treści, więc rozprawy mi nie przypadły zbytnio do gustu. Nowa Heloiza to jest krótka powieść Jean-Jacques Caruso. Oparta na korespondencji listownej dwóch kochanków. Ona miała przede wszystkim pokazać zło płynące z obyczajów, jakby sztuczność tych obyczajów. I, I taka no, krótka książka, bardzo dużo o romantyzmie, bardzo dużo o uczuciach. Umowa społeczna, i nie wiem, niestety, czy to ze mną jest coś nie tak, czy mój po prostu polityczny duch wygasł. Ale bardzo ciężko szła mi ta książka. Może po prostu nie interesuje mnie opinia, jak powinno wyglądać społeczeństwo sprzed 200 lat, które nie ma teraz racji bytu, ani wcześniej nie miało, może są ludzie, którzy to lubią. No i przede wszystkim jak chodzi o poznanie Ruso, jednak polecem opracowania. E Paweł Pieniążek, Bronisław Baczko. Dwa opracowania, które najbardziej mi pomogły w napisaniu tego scenariusza i do zapoznania się z Russo. Wydaje mi się, że żadna praca, no chyba że Emil, którego niestety nie miałem okazji przeczytać, nie wyjaśnia tak dobrze filozofii Russo, jak opracowania o filozofii Russo. Więc wyjątkowo nie zachęcam do źródła, chyba że ktoś chce coś przeczytać naprawdę przyjemnego, to polecam te autobiografie. Dla mnie były super. No więc Jean-Jacques Rousseau, filozof wariat, dużo niemoralnych rzeczy zrobił, też miał jakieś tam cnoty, był troszeczkę skrzywdzony przez życie. Będzie mieć duży wpływ na antropologię, na politykę, na socjologię, na pedagogikę i oczywiście filozofię. Tak jak Karol Marx nie miał wpływu na to, że stał się symbolem Związku Radzieckiego, tak Jean-Jacques Rousseau stanie się niedobrowolnym symbolem Wielkiej Rewolucji Francuskiej, będzie ulubieńcem okropnego dyktatora. Będzie ulubieńcem Maksymiliana Robespiera, przez którego wielu Francuzów zginie pod gilotyną. Mimo, że Russo był pogardzany w swoim czasie, to niedługo później zostanie zrehabilitowany i wyniesiony. Jeśli ktoś wie cokolwiek o kancie, to wie prawdopodobnie, że słynął on z regularnych spacerów. Anegdotki mówią o tym, że ludzie nastawiali zegarki na podstawie tego, jak chodził Kant. Ciekawostka jest taka, że wyłącznie jeden raz opuścił swój spacer. A było to wtedy, gdy zaczytał się w jean Russo i w jego Emila. Jeden tylko raz opuścił swój spacer. Więc dziękuję wszystkim, którzy dotarli do końca. Liczyłem na to, że ten materiał będzie dużo krótszy, ale jak patrzę na czas na kamerze, to to, to jest dużo, dużo dłuższy materiał niż się spodziewałem. Mam nadzieję, że pod jego koniec nie będziecie zmęczeni jak ja teraz jestem. Życzę wszystkim miłego dnia.